Mariusz, po ostatniej porażce z GKS-em Bełchatów jedziecie do lidera, do Łęcznej. W jakich humorach Myślenica pojedzie właśnie na ten mecz? Jesteśmy bardzo źli na siebie za ten ostatni mecz i jedziemy do Łęcznej zagrać dobry mecz. I miejmy nadzieję, że po zwycięstwo. No, czujemy ogromny niedosyt po tamtym meczu z GKS-em Bełchatów. Nie tak sobie wyobrażaliśmy, że się to tak skończy. Dlatego no, chcemy się zrehabilitować za tą porażkę i mam nadzieję, że zagramy dobry mecz i przywieziemy stamtąd punkty. Łęczna jest liderem. Trener Fedoruk po meczu z Bełchatowym powiedział, że Bełchatów to najlepsza drużyna ligi. Patrząc po ostatnich wynikach Łęcznej, można powiedzieć, że to jest taki lider, którego da się ograć. Tak, no każdy, myślę, że nie ma tutaj w tej lidze drużyny, która przerasta o klasę pozostałe zespoły. Raczej czołówka jest wyrównana i wydaje mi się, że Bełchatów jest, czy GKS Katowice, czy inne zespoły czołówki są na podobnym poziomie. Ty właśnie już strzelałeś bramki. Czym teraz chcecie zaskoczyć tamtejszą drużynę? Ciężko. No, na pewno Łęczna wie, jak my gramy, więc na pewno ciężko będzie ich zaskoczyć. My musimy po prostu zagrać swój mecz, narzucić swój styl gry i wierzę, że jak zagramy na swoim normalnym, odpowiedzialnym poziomie i narzucimy swój styl gry, to przywieziemy stamtąd punkty. A twoim zdaniem czego można się spodziewać po Łęcznej? No bo tak jak mówiłem wcześniej, ostatnie kilka meczów to taka, można powiedzieć, seria remisów. Tak, ale to jest dobrze zorganizowany zespół w obronie. Mało tracą na pewno bramek. Ale mają tam doświadczony zespół, mają naprawdę kilku niezłych piłkarzy, więc naprawdę no, na pewno będzie fajne boisko, więc myślę, że będzie fajny mecz.